Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Będzie to odcinek inny niż zwykle, bo dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie innym artystą. Jest to gwiazda, trzeba to przyznać, ale wykreował też gwiazdy, które towarzyszyły dzieciom przez wiele lat. Wiele pokoleń wychowało się na jego komiksach, na jego opowieściach i budowało swoją wyobraźnię na jego wyobraźni. Twórca serii o przygodach Tytusa, Romka i Atomka. Zabierał nas w różne miejsca, w kosmos, do wnętrza Ziemi, na wyspy nonsensu i dookoła świata. Ale przede wszystkim tworzył oryginalną rozrywkę dla dzieciaków, a także dla ich rodziców, bo niejednokrotnie padały w komiksach aluzje, które były do zrozumienia tylko właśnie przez dorosłych. To sprawiło, że trudno było się z tego komiksu wyleczyć, a później dzieci, które wychowały się na nim, chętnie swoim dzieciom również sprawiały taki prezent w postaci przygód tej uczłowieczonej małpy. Pan Henryk Jerzy Chmielewski jednak miał bardzo interesujące życie, jego młodość była naznaczona wojną, życiorys na pewno nie był przeciętny, a również sam komiks sprawił, że był w Polsce prekursorem, choć też tutaj od początku łatwo nie było. Myślę więc, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy, ale nie tylko za sprawą mojej opowieści, ale również za sprawą córki pana Henryka, która pomogła mi stworzyć ten odcinek, opowiedziała mi bardzo dużo ciekawych historii i te historie będziecie dzisiaj mogli również zobaczyć. Będzie z nami bowiem pani Monika Chmielewska-Lejman. I dzięki temu jest mi jeszcze bardziej przyjemnie zaprosić Was do wysłuchania tej historii. Henryk Jerzy Chmielewski, pseudonim Papcio Chmiel, urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. Wychował się w zniszczonej podczas powstania warszawskiego doszczętnie kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 20, przyległej do Barbakanu. Jego ojcem był Józef Chmielewski, a matką Antonina. Jego ojciec pracował jako woźny, a później jako kasjer w banku dyskontowym. Swoje dzieciństwo i sentyment do miejsca, w którym się wychował, opisał w jednej ze swoich autobiografii. No, tata był szalenie wylewny i opowiadał o każdym detalu. Przypominał sobie wszystkich kuzynów, wszystkie przeżycia, wszystkich zabitych w imię wolności, dziadków i oprowadzał nas nawet na te miejsca, gdzie zginęli. To było zupełnie inaczej niż mama, która wszystkie wspomnienia ukrywała, bo były zbyt bolesne. Jednak jego młodość naznaczona była przez wojnę. Brał udział w powstaniu warszawskim pod pseudonimem Jupiter. Był także żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie służył również w wojsku jako artylerzysta. Wraz ze swoimi współtowarzyszami miał opanować lotnisko Okęcie, jednak 1 września został zatrzymany wraz ze współtowarzyszami przez niemieckich żołnierzy ze służb lotniczych i trafił do niewoli. Tata był żołnierzem z krwi i kości i nie tylko, że o tym opowiadał, ale robił przedstawienia nam przeróżne i pokazywał, jak to było w koszarach. I właściwie każdy dzień zaczynał się od taty, który udawał, że gra na trąbce i mówił: pobudka, pobudka, wstać! I wtedy dzieci musiały się zerwać i iść na śniadanie, na kanapki. Już w wojsku pokazał swoje pierwsze zdolności plastyczne, ilustrując żołnierską gazetkę. Jednak już wcześniej można było dostrzec jego zdolności, ponieważ w szkole, w liceum rysował karykatury, zarówno przyjaciół, jak i oczywiście profesorów. I dlatego później w wojsku przezywano go Kalikatura. Tata rysował karykatury w szkole i nawet go przezywali koledzy, bo każdemu musiał narysować karykaturę. A tak to w rodzinie nie było tego typu tradycji, bo ojciec jego był urzędnikiem i codziennie chodził do pracy, ale po pracy znalazł sobie taką ochotniczą pracę sprzedawcy biletów w operze i w teatrze. I to wprowadziło do taty kulturę. I tak od tego czasu interesował się sztuką, bo mógł chodzić za kulisy i podglądać i znał wszystkie sztuki na pamięć. Później pracował jako grafik w świecie przygód i w świecie młodych. Karierę zacząłem od wyprowadzania pieska redaktora naczelnego i odpisywania na listy czytelników. Jeszcze po drodze skończyłem Akademię Sztuk Plastycznych w Warszawie, uzyskując dyplom na Wydziale Grafiki, wspominał Chmielewski w książce Jak oni pracują. Pierwsze komiksy narysował w 1947 roku, jednak nie od razu ujrzały one światło dzienne.
Dlaczego? No cóż, dlatego, że władze PRL uznawały je jako twór zgniłego zachodu. Zresztą nie od początku były to takie komiksy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Trójkę przyjaciół, których bardzo dobrze znamy, wymyślił dopiero kilka lat później. Małego, grubego i nieco przemądrzałego Atomka, wysokiego, chudego i nieco zwariowanego Romka i szympansa Tytusa, którego ta dwójka uczłowieczała. Jak każdy początkujący, chwyciłem się za kosmos, przyznawał po latach papcio Chmiel w rozmowie z Galą. Tak jest najłatwiej, bo nikt nie sprawdzi, co tak naprawdę dzieje się w galaktyce. Wziąłem dwie postaci, szczupły, chudy Romek i gruby Atomek. Każdemu debiutantowi wydaje się, że kontrastowi bohaterowie będą atrakcyjni już sami w sobie. Bo niby tacy śmieszni, jak Flippy Flap. Jak się później okazało, bardzo dużą inspiracją dla papcia Chmiela w późniejszych latach były także jego własne dzieci, szczególnie syn. Ja dokładnie pamiętam, kiedy Tytus został stworzony, bo w tym samym czasie urodził się mój brat. Spodziewałam się siostrzyczki, a tutaj się chłopak urodził i tak się jakoś tam przyszło do głowy, że będzie go uczłowieczał, a uczłowieczanie pokazywał przez tą małpkę. Szczególnie mój brat był inspiracją dla mojego taty, bo czasem miał różne wybryki z kolegami i często też przychodził do domu i opowiadał, co tam się wydarzyło. A jakim był ojcem? Mój brat i ja byliśmy najgrzeczniejszymi dziećmi, jakie kiedykolwiek stąpały po tej ziemi, więc rodzice nie musieli nas wychowywać. Mama nas dopieszczała i karmiła i pieściła i miała taki system, który teraz dopiero jest przyjęty w wychowywaniu dzieci, że cały czas nam mówiła, jacy jesteśmy piękni i mądrzy. To było w ogóle niespotykane w tamtych czasach. Natomiast tata krytykował. Nie karcił, ale krytykował bardzo mocno i boleśnie. Że jak byłam małą dziewczynką, to tata brał mnie za rękę i prowadził po gruzach Warszawy. I ja taka byłam przerażona, bo nie było jednej ulicy bez gruzów. I jako dziecko nie wiesz, czy to jest normalne. Może tak świat wygląda, że trzeba się co chwila potykać o jakąś cegłę. No ale tata mi wytłumaczył, że to są wspomnienia z powstania i wytłumaczył, że tam jego koledzy walczyli, że tutaj ginęli, a powiedział, ale ty jesteś księżniczką z gruzów. Nawiązując do tego, powiedzmy nieco o jego życiu osobistym, a także o miłości, ponieważ od 1949 roku żoną pana Henryka była Anna. Jak doszło do ich poznania? To jest bardzo interesująca historia, ponieważ moja mama przed powstaniem warszawskim wzięła ślub. To był taki zaaranżowany trochę ślub, bo rodzice pana młodego mieli aptekę i stwierdzili, że tą ładną panienkę wydadzą za aptekarza. Mama nie ma żadnych wspomnień o nim, ale wie, że poszedł walczyć i następnego dnia w powstaniu został zabity. Natomiast mój tata był gościem na tym ślubie i kolegą pana młodego. Więc kiedy mama wróciła z obozu koncentracyjnego i mieszkała ze swoim bratem, jedyną osobą z rodziny, która przeżyła, tata się zainteresował, zaczął odwiedzać i nawiązała się taka przyjaźń, powiązanie i z tego miłość. Wracając do komiksu, papcio Chmiel sam często również się w nim pojawiał. I z czasem dzieciaki zaczęły go również uwielbiać, a oczywiście oprócz jego pseudonimu znakiem rozpoznawczym stały się jego duże i bujne wąsy, a także charakterystyczna fryzura. Ale skąd w ogóle wziął się papcio Chmiel? Znanych Henryków Chmielewskich w stolicy było dwóch, ja i starszy ode mnie o 15 lat dziennikarz i karykaturzysta, który dla prasy podziemnej rysował pod pseudonimem. Ciągle nas mylono, trudno się
dziwić, bo nawet w szpilkach razem rysowaliśmy. Ciągle musiałem się tłumaczyć, że nie jestem tym Henrykiem Chmielewskim. Miarka się przebrała, kiedy jego pieniądze poczta przysłała do mnie. Wtedy ustaliliśmy, że on jest Henrykiem, a ja zostanę Papciem Chmielem. Był prekursorem komiksów w Polsce, a jego postaci obok Kajko i Kokosza, które namalował Janusz Christa, stały się ikonicznymi postaciami. Ale tak jak Wam powiedziałam, na początku władze komunistyczne banowały wydawanie komiksów w związku z ich imperialistycznymi korzeniami. Z tego powodu pierwszy komiks o Tytusie mógł się ukazać dopiero w 1957 roku, a stało się to niejako przypadkiem, ponieważ jakimś cudem trafił w ręce 9-letniego syna jednego z dygnitarzy i ten uznał, że to jest ekstra. No i później sam dygnitarz miał argumentować, że właściwie nie jest to szkodliwe, a wręcz przeciwnie. Ale oczywiście, jak wszystko w PRL, tematy pierwszych komiksów były narzucane przez władze. Miały się zgadzać z tym, co lud miał wiedzieć. Było więc wojsko, przepisy ruchu drogowego. Później po przetasowaniach w PRL cenzura zelżała i nasz artysta miał więcej swobody w dobieraniu tematów. Sam jednak przyznawał, że czasem go to męczyło. Te pierwsze komiksy zostały później w dużej mierze przerysowane przez Chmielewskiego tak, by utraciły swój propagandowy charakter. Potem, żeby przypodobać się milicji, musiałem wymyślać historię o przepisach ruchu drogowego. Trzecia część na przykład rozgrywa się w kosmosie, bo Związek Radziecki chciał przodować w lotach kosmicznych. Przy czwartym tomie nie miałem już na to wszystko siły. Wciąż i bez przerwy spływały jakieś dyrektywy. Miałem tego naprawdę serdecznie dosyć. Dla przykładu narysowałem Tytusa stojącego na warcie, a przecież żołnierz na warcie musi być po przysiędze. A jak małpa miałaby być po przysiędze? No i kazali mi to zmienić. Jednak trzeba przyznać, że te komiksy były skierowane do dzieci, ale miały morał, czegoś uczyły. No i tak jak Wam powiedziałam we wstępie, miały również fajny przekaz dla rodziców, potrafiły właśnie tak podprogowo trochę do rodziców docierać, dzieci tego nie rozumiały, a rodzice mieli ubaw. To w moim dzieciństwie takie bajki, to na przykład był Shrek, prawda? Było tam trochę różnego rodzaju podtekstów. Ja jako dziecko ich nie wyłapałam, ale dlatego ten film w dorosłym życiu cieszył mnie tak samo. Pan Henryk jednak mówił, że bardzo dla niego ważne były żarty, one się podobały i sam nie ukrywał, że żył z żartu. Pracując nad Tytusem byłem wręcz zmuszony do myślenia satyrycznego. Widać, mam już tak zakodowany system myślenia humorystycznego. Nie mam w sobie przesadnego przejęcia życiem. W międzyczasie w rodzinie i w małżeństwie pana Henryka bywało różnie. Czasem również dlatego, że był z niego niezły obieży świat. I do czasu, kiedy mój brat się urodził, to byli bardzo romantyczni, przytulali się, kochali. Tata uwielbiał mamę, a później się nagle zrobiło tyle obowiązków z dwojgiem dzieci, że tata się ostro wziął do roboty i tam robił jedną historyjkę za drugą i ten romans nadal trwał, ale nie był już taki widoczny. To wiele lat trwało, ponieważ mój brat miał bardzo ciężką chorobę, tata czasem nie dawał sobie emocjonalnie rady z tym. I jednego dnia znikł na prawie pół roku. Zaciągnął się na statek handlowy i pojechał do Afryki. Mama musiała ze wszystkim sobie radzić. No ale wrócił i nawiązała się jeszcze większa miłość i strasznie się kochali. A potem znowu była okazja, że wyjechał na pół roku do Stanów Zjednoczonych. Więc ten dom właściwie prowadziła moja mama. A tata był tym, który pisał do nas piękne listy. W latach 90. komiksy się zmieniły. Pan Henryk zmienił do nich podejście. Przestali być harcerzami, wydorośleli nieco i tematy komiksów dotykały bardziej współczesnych, aktualnych spraw. Reagowały na bieżącą sytuację społeczno-polityczną w kraju. Na przykład Tytus wstępował do NATO w pierwszej dekadzie XXI wieku, zaś człekokształtna małpa została internautą i graficiarzem. W ostatnich 5 albumach Chmielewski osadził akcję w historycznych wydarzeniach. Mówił, że to dlatego, że już niestety jest człowiekiem bardziej przeszłości niż aktualności. Więcej ze światem komunikował się przez internet czy telewizor, natomiast nie miał kontaktu z młodzieżą i twierdził, że niestety nie był w stanie pisać już komiksów aż tak aktualnych,
i sprawiać, by postaci porozumiewały się językiem młodzieżowym. Pan Henryk bardzo często bywał w Stanach Zjednoczonych, nie chciał jednak zamieszkać tam na stałe, ale za sprawą tych wyjazdów jego dzieci zamieszkały właśnie w Ameryce. Jego syn Artur pracuje w NASA, córka Monika jest artystką i twórczynią gobelinów. Ale tak jak już wam powiedziałam, mimo że jego publiczność cały czas dorastała, to nie przestawała chętnie sięgać po te komiksy, a później także kupować swoim dzieciom. Dlatego mimo upływu czasu nie traciły one na popularności. Wszystkie księgi wydawnictwa jubileuszowe z przygodami Tytusa osiągnęły do dziś nakład przekraczający 12 milionów egzemplarzy. Doczekały się wersji filmowych i animowanych. Powstały też słuchowiska oraz gra komputerowa. W 2009 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z wizerunkami bohaterów. Pan Henryk napisał 3 książki autobiograficzne. Zaczęło się od tej historyjki. Urodziłem się na Barbakanie, ponieważ dom, w którym urodził się tata, stykał się ze ścianami Barbakanu. I tutaj jest taka historia, aż do czasu, kiedy ja się urodziłam, w 1951 roku. I ja w tej książce występuję jako płód w łonie matki. Natomiast tutaj już jest nasza historia i kilka rozdziałów jest poświęconych podróżom moim z tatą. I jestem bardzo dumna, że zostałam uwieczniona w tej książce i wiele moich zdjęć też z tatą jest. Super. Pan Henryk był bardzo odznaczonym człowiekiem i jak usłyszycie zaraz od jego córki, bardzo cieszył się z tych odznaczeń. Jednak chyba najbardziej cieszyły go te, które dostawał od swoich fanów. I tata miał bardzo bliski kontakt ze swoimi fanami i dziesiątki listów przychodziły każdego dnia. Na początku na wszystkie odpisywał, a później zbierał i wiele z nich wydrukował w swoich wspomnieniach biograficznych. Wiele osób go odwiedzało. Każdemu składał jakiś tam autograf, o który go prosili, nawiązywał kontakty. A ordery, no to pierwszy order, który był dla niego ważny, to był order uśmiechu. I to właściwie on z kilkoma innymi osobami wymyślił ten order i do końca był dumny z niego. A każde oznaczenie, które otrzymał od państwa czy od związków twórczych, wkładał do takiej gablotki za szkłem i kiedy się go odwiedzało, to pokazywał tą gablotkę, więc był bardzo z tego dumny. No i teraz ten biały orzeł. Szkoda, że nie otrzymał za życia, bo by bardzo był z tego dumny. Ma na koncie krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Uśmiechu, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, pośmiertnie Orderem Orła Białego. Henryk Jerzy Chmielewski, papcio Chmiel, zmarł 21 stycznia 2021 roku. Tatuś był w idealnej formie i umysłowej, i fizycznej. I przypuszczam, że gdyby to nie był okres pandemii, to zabrano by go do szpitala i ozdrowiałby, bo nie było żadnego powodu, żeby umarł. Absolutnie żadnego. Po prostu zasnął. Zamierzam dożyć 100 lat, zapowiadał papcio Chmiel. Zmarł w wieku 97 lat w Warszawie. Rysowanie mi pomaga. Na nic nie choruję. Cierpię na różne usterki organizmu, ale to cierpienie nie jest aż tak dokuczliwe, żebym nie mógł pracować. Będę rysował aż do śmierci, a założyłem sobie, że dożyję setki. Pogrzeb mój powinien się zatem odbyć nie wcześniej niż 7 czerwca 2023 roku. Już dzisiaj zapraszam wszystkich czytelników na cmentarz Brudnowski w Warszawie. Jak widzicie, więc do tego tematu podchodził z humorem. Szkoda, że nie udało się tego pięknego wieku osiągnąć, ale myślę, że i tak 97 lat to naprawdę wspaniały wiek dla każdego mężczyzny. Niestety w ostatnim czasie, jak wielu osobom, pandemia również panu Henrykowi pokrzyżowała pewne plany. Dotyczyło to m.in. kontaktu z dziećmi. W październiku, wbrew tatusiowi, przyjechałam do Polski. I to nie tak, że on powiedział, kochana, nie przyjeżdżaj. Tata powiedział, absolutnie ci zabraniam, żebyś przyjeżdżała do Europy. Czy ty jesteś nienormalna? Czy ty nie oglądasz telewizji? I nawet jak przyjedziesz, to wszystkie zasłony zamknę drzwi
i nie wpuszczę cię do siebie. Tak, tak powiedział mi we wrześniu. To więc ja byłam troszeczkę przerażona, bo nie jestem przyzwyczajona nic robić wbrew jego woli. No ale tak jakieś miałam dziwne przeczucia i wsiadłam w samolot i zjawiłam się pod jego balkonem i tata no, wyszedł na balkon i tak następnego dnia już się przyzwyczaił do tego, więc jak zadzwoniłam, to wpuścił mnie do środka. I tak siedzimy właśnie jak z tobą naprzeciwko siebie, tak chciałabym go przytulić, czy za rękę, a no nie wiadomo co zrobić, w maskach. No wreszcie tata wyciągnął do mnie rękę i przytuliliśmy się. Ale także planów z dziećmi związanymi. Niestety jego syn nie zdążył pokazać mu książki, którą napisał, na życzenie i na prośbę ojca. I tata właśnie zawsze mówił, że wszystko musi być wydrukowane, spisane i to, co nam się w tej chwili wydaje trywialne, czy głupie, czy bez znaczenia, to po pewnym czasie staje się informacją historyczną. Więc mój brat trochę z innego punktu podszedł, ponieważ jest inżynierem i pracownikiem NASA. Napisał książkę, w jaki sposób on stał się inżynierem i od kiedy tą pasję miał. No ale niestety druk się troszkę opóźniał z powodu pandemii i tata miał dostać książkę kilka dni wcześniej. Wydrukowana została 2 dni po jego śmierci. Więc takim symbolicznym gestem mój brat wrzucił tą książkę do grobu. Pan Henryk, papciochmiel, miał również marzenie dotyczące komiksów. Tata był zachwycony wszystkimi, którzy robią komiksy, bo nazywa się go ojcem polskiego komiksu i często tacy początkujący artyści przysyłali mu dzieła swoje. I tata powiedział, no zobacz, jak on świetnie rysuje, przecież to jest o wiele lepsze od mojego. I żebym ja tak umiał, to bardzo bym chciał. Także był dumny z tych, którzy poszli jego ścieżką. Więc jeżeli macie pasję, kochacie pisać komiksy, to nie bójcie się tego robić. Chociażby z szacunku dla polskiego prekursora. Jeszcze przed śmiercią narysował swoje ostatnie dzieło. Tata wydał 30 zeszytów takich komiksowych, a potem zaczął robić albumy z twardą okładką, pięknie wydrukowane dzięki wydawnictwu Pruszyński i Spółka. I ostatni jego album to jest o chrzcie polskim. I Tytus pomaga naszemu królowi Mieszko ochrzcić Polskę. I tata tak strasznie chciał skończyć to, zanim mówił, że zanim się rozchoruje, zanim się coś stanie, to musi być skończone. I skończył, oddał do druku i wydrukowany został ten album tydzień po śmierci taty. I również został włożony do taty grobu. W opisie tego filmu zostawiam Wam link, żebyście mogli się zapoznać. Dajcie znać, czy i Wy jesteście wychowani na przygodach Tytusa, Romka i Atomka, która historia była dla Was najbardziej interesująca. Czekam oczywiście na Wasze komentarze i pamiętajcie, że bardzo lubię z Wami dyskutować w komentarzach, więc jeżeli mi opowiecie jakąś fajną historię, to ja na pewno na taki komentarz odpowiem. Dziękuję bardzo Pani Monice Chmielewskiej-Lejman, że poświęciła mi czas i że dzięki niej mogliśmy tę historię ubogacić jej wspomnieniami z dzieciństwa, no bo przecież była osobą, która pana Henryka znała, myślę, że najlepiej. A was jak zawsze serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego podcastu Historie Gwiazd w Spotify'u i innych tego typu serwisach oraz grupy przyjaciół kanału Pauli Rodak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się. Pa!